Cześć widzowie, spojrzymy sobie na Co-op Dungeon. Randomowy. Okazuje się, że są achievementy za przechodzenie randomowych dungeonów w trybie współpracy. Tak więc... spójrzmy, co tu ciekawego się będzie działo. Wreszcie. Za mało furii. Grubasy. Chodź, się tego nazwalało. No. No jakiś nawet bow niezły chyba wypadł. Po tym okresie, czy niezły. Ile golda mi tu przyleciało? W sumie samo to się teraz... No dobra, krapiasty ten bow. Nie, ale ja w ogóle prawdopodobnie nie wiem, czy będę używał innej broni poza dual wieldowymi tymi crossbowami. No, ja będę chciał się masterować. Bo to mi się nie opłaca, widzę inaczej. Ja będę chciał iść w dwie broni jednoręczne. Ja też. Wciąż czekam. Zdarzy nawet wstać. No. Poczekaj sekundę. Light crossbow. W sumie sam krap, ale... Dobre pytanie, czy oboje dostajemy ekspa, gdy ty coś zabijasz i ja coś zabijam. Tak, bo wpadł mi level, gdy zabijałeś tą moba. Spoko, to bardzo dobrze. No, to byłoby nielogiczne, gdyby było inaczej. O. Dupę kod itemów. Nic specjalnego, ale jakieś niebieskie już można je... Mieć. Dokładnie. Dokładnie. Nie mogę podnieść już nic więcej. O, czekaj, przepełniłem się, idę zrobić szybkie sprzedawanko. Dobra, ja chyba zrobię to samo. Mam dla ciebie dzisiaj parę rzeczy. Czy w ogóle przejrzę, co mam, bo mam prawie cały... Ale krapu. No. Ja już tego nawet nie przeglądam. Wszystkie o, od razu sprzedaję. O! Się znalazłem lepsze buty niż mam. Tak? Na wszystko. Tak. To buty to sobie zrobię u Kowala. Te, też sobie zrobię, ale w tym momencie wiesz, znalazłem lepsze. No ogólnie... Full of crap. Więc trzeba to sprzedać. Bohater z odzysku, dostałem achievement. Jak to się jest? Spoko jeszcze. Do niego trzeba pójść. Ulepszyć gościa przy okazji. Zdziałem pancerz z siebie? Lol. Nie, zaraz. No właśnie. Jak mi to się udało? Co ja cholerę zrobiłem? Przed chwilą zadałem sobie to samo pytanie. Pomyliłem guziki, jak klikałem. No. Mogłoby mnie kosztować. No, chyba gacie sobie zrobię albo rękawiczki, chociaż jeszcze zobaczę, co tu jest. O, kaptur już mam, buty. No, wymienników nie mogę jeszcze nosić. To zyskam ile? Ja też jeszcze nie mogę nosić ramienników, niestety. 8. Ale ja sobie chyba zrobię już. O! Patrz, a to psikus, to sobie rękawiczki zrobię. Czy rękawiczki nie mam takie, nie są takie złe te moje? No, żebym esencji narobił. Gacie mam do bani, ale nie mam na razie jednej esencji. Mogę ci dać, jak chcesz. Tak? O, daj mi jedną esencję.
Jak się tradowało? Klikasz na ry i bierzesz handel. Aha. No, gdzie to jest? To jest, daleko się stoimy. Nie wiem, więc co, klikam na ciebie i automatycznie też się wyłączy. Ja nie mogę. Cześć, ja to kliknę. Dobra. No, nie mogę. No też nie mogę. Co, wyłączać to automatycznie? Nie, po prostu nie mam takiej opcji. Dziwne. Dziwne. Dobra, może na instancji będzie to można zrobić. Dobra, na razie. A to głupie, że w mieście możesz tradować. Może coś się spieprzyło. Moment jeszcze, chciałem coś zobaczyć do niego. A nie, mam tutaj jeszcze jedną, ale fakt. Akurat miałem jeszcze jedną skrzynkę. To git. Głupie jest to, że on może craftować, że on bierze, uczy się craftować rzeczy, które dla twojej klasy są niepotrzebne. No, to prawda. To jest, znaczy ja wiem, po prostu to jest złe, to jest po to, że jakbyś chciał potem nimi handlować, możesz je robić. Gacie roku znalazłem, czy zrobiłem. Naprawdę fajne rzeczy mi na tych gaciach weszły. Ja zrobię sobie te shoulder pady od razu. Masz 11 level? Nie, ale zaraz będę miał, więc zrobię sobie od razu je. Zrobię mieć, czekaj jeszcze tylko do skrzyni i możemy ruszyć dalej. To co już nagrywasz? Tak. Urabiam sobie ręce po łokcie, żeby przygotować dla ciebie te wsparcie. Dziadek urabia sobie ręce po łokcie, no. Dobra, go. Oje. Co? Nie. Co to jest? Już koniec? Ty, no bez jaj, to już koniec. Czekaj, cała mapa? Tak. Aha. No to epic fail. No to... Przepraszamy, ale nie wiedzieliśmy, że takie to będzie krótkie. Dobra, zobaczmy, co tam kawałek wyżej jest. W takim razie. Kiedyś musimy pójść gdzieś dalej. No. A to się u góry jakaś strzałka jest. No. To są żałosne. Niszczyciel nam grob popaciwny. Tu jest jeszcze jeden. Jeszcze jedna krypta. A czekaj, powinniśmy trochę na grob, to chcę dostać. Dobra, idziemy. A nie byliśmy w niej? Nie, tutaj na górze nie. Widzisz? Aha, tak, widzę. Okazuje się taka sama super jak ta poprzednia, to będzie trochę lipa. O. Wiesz, czego mi brakuje tutaj w Diablo? No. I to już to zauważyłem, to mi tego mi trochę brakuje. Brakuje mi, tak jak w Path of Exile, były te Hub Cities, gdzie po prostu byli gracze wszyscy, którzy są na serwerze w danym miejscu. No to prawda, byłoby fajnie, ale podejrzewam, że wymagania by wtedy odfrunęły w kosmos. Może w przyszłości to zobaczymy, bardzo mnie to ucieszyło. Po prostu podoba mi się ten patent. Tyle, no. Mi się nie podoba, że Action Hans jest poza grą, trzeba się wylogować. Żeby z niego skorzystać. Właśnie nie wiem, może... To bez sensu. Nie wiem. Jest. To są te niebieskie. Idę. Uj, sporo niebieskiego cusia wywalił. Łuk aniołów mi wypadł, coś takiego. Ile ma damage'u? Ja ci powiem... 11,2. A, co zda, to możesz go zostawić. No powiedz, jaki cię mniej więcej interesuje. Co najmniej 14. A tak naprawdę więcej, dlatego że łuk zajmuje mi, wiesz, dwie ręce. A ja na dwóch rękach mam prawie 30, no teraz. Jakbym, wiesz, dodał to. A ty się stakuje? Nie, no na każdej masz po tam 15, no nie? Tam 14, no niecałe 30 mam tam. Znaczy ja to tak sobie w głowie dodałem szybko. Ale to się bardziej opłaca, bo ja rapid fire mam wtedy o wiele szybszy. Aha, no to też rację. Przecież widzicie, jak strzelam jak karabin. Dual P90. Steadiem jeszcze by się przydał. Steadiem to się wczoraj mógł przydać przy nagrywaniu. Oj tak, steady shot. Ale jakoś to wyszło.
O, a myślę, że to gość jest tym. Myślę, że tutaj był gościu z Goldem, na przykład z jakichś sztuczek. Ci goście z łopatami biegają. To duchy szabrowników są. Mhm. Albo coś w tym stylu. No, czekaj, może tu na górze będzie krótsza troszkę. Jasne. Kurna, w tą stronę byś nie poszedł, zawsze jakiś... Ale nie... Coś... Aha, bo kółko zrobiliśmy w zasadzie. Jak to zabija, źle? Nie, jeszcze gold leży, widzę. Szumarne trawi. Na górze coś jest chyba? Nie byliśmy na górze chyba. Nic nie ma. Jeżeli ktoś kupuje Diablo, żeby grać solo, proszę bardzo, fajnie też się gra, ale jednak we dwóch, a tym bardziej w większą ilość osób, jest o wiele lepiej. No, no, ale jeden na tyle. Like a boss. A co myślisz o tym, żeby... Na strzępy. Czekaj, zobaczę co to jest. Mhm. I amok. Amok. Wypróbuję to. Ja dobra, to jest do dupy, to już testowałem. Wpadam w szał. Każdy kolejny atak jest szybszy, ciekawe. Myślałem, że to pozbierałem. Co, dobrze my idziemy? Dobrze idziemy. Tak, tak. Wiem, że w Path of Exile moja orientacja w terenie była taka sobie, ale tutaj jakoś się jeszcze nie zgubiłem. Ooo, poziom drugi. Dobra, drugi. No, to może tutaj jednak się coś uda. Coś się tu będzie działo. Poza szkieletami. Schodzącymi na pizdę. Co to jest? Poczekaj. Aha, bo tu już nic więcej nie ma, dobra. Wyważony podniosłem. Fajnie, nie ma loadingów pomiędzy tym. No, faktycznie. No, nic nie ma. O kurczę, chciałem jakiegoś mini bossa. O, coś tu jest. To się coś wzywa. Mogliśmy dać mu nazywać tych szkieletów. Kurwa, jak to dziela. Wow. Za długo ich nie pobiliśmy. No. Nie no, mam trochę wyższy level niż jest zakładany tutaj. Tak trochę szybciej idzie. Mhm. Szkoda, że prawie ekspo nie wbijamy. No. Bo ja u siebie tak stoję więcej od początku, jak wyszliśmy do tego dungeona. No, taki kreseczka mała tylko tam. Ale gold jest. Jest. Gold jest, no. Wszystko jest koniec. Czekaj, sprawdźmy jeszcze na mapie. Tak, wszystko, przeszliśmy. No dobra, to były dwa mini dungeony. Do zobaczenia przy okazji kolejnych. Hej.